Jesteś też znany ze swojego kursu Mózg jak żyleta. Chciałbym cię teraz zapytać o takie Pareto mózgu jak żyleta. Dieta śródziemnomorska, ruszanie dupy i odpowiednia ilość snu. Wow. Nie? Magia. Ale to jest dokładnie to samo. To jest większość rzeczy związanych z naszym mózgiem będzie zero-jedynkowo skorelowana z tym, jak funkcjonuje nasze ciało, a nasze ciało najlepiej funkcjonuje przy dobrej diecie, odpowiedniej ilości snu, odpowiedniej ilości białka i odpowiedniej ilości treningu. I ten trening też, znowu, nasz mózg lubi różny rodzaj ruchu. Lubi pracę w tlenie, lubi pracę w beztlenie, lubi karmić się mleczanami, bardzo lubi się karmić mleczanami do pewnego poziomu, czyli nie lubi, żebyś go przetrenował, tak, ciało, ale do pewnego poziomu mleczany są dla niego świetnym paliwem. Między innymi dlatego na przykład po interwałach mamy taki high endorfinowy, bo nasz mózg super konsumuje sobie te mleczany, między A czym są innymi w mleczany, kontekście. mógłbyś powiedzieć? Mleczany to są produkty, które generują się w wyniku procesów przemiany energetycznej w trakcie wysiłku fizycznego, kiedy nie mamy już dostępnych elementów energetycznych, czyli kwas mlekowy, popularne zakwasy, tak? O których mówimy. No i jakby one są utylizowane, bo to zakwasy nie są wynikiem zakwaszenia, tylko są wynikiem uszkodzeń, które powstają w wyniku tego, że kumulują się mleczany, na przykład w danym obszarze mięśniowym, tak? Typu, nie wiem, po ciężkim treningu dołu bolą cię nogi, tak? Bo doszło do pracy na wysokich zakresach RPE, tak? Czyli jakby na tak zwanym obciążeniu submaksymalnym lub maksymalnym. Więc nasz mózg lubi się tym karmić, więc lubi, jak ty go dociążasz, ale nie lubi go dociążać za bardzo, tak? Czyli tak jak nasze ciało. Nasze ciało też lubi pracować blisko do upadku, czasami lubi pracować do upadku, ale nie zawsze lubi pracować do upadku, czyli nie za często, tak? Więc tu mamy zero-jedynkową korelację. Ja często używam takiego powiedzenia pod tytułem: nie zbudujesz mózgu, nie budując bicepsów, i nie zbudujesz bicepsów, nie budując mózgu. Bo zdrowe ciało to zdrowy mózg. Zdrowy mózg to zdrowe ciało. To jest zero-jedynkowe połączenie. Popatrzmy sobie na większość miliarderów, którzy, okej, budując swój majątek, bardzo często raczej nie mieli za wiele wspólnego ze zdrowym trybem życia. Ale teraz weźmy sobie Marka Zuckerberga, który wygląda jakby całe życie generalnie trenował, gdzie to jest typowy nerd. Weźmy sobie Jeffa Bezosa, który wygląda jakby był solidnym kulturystą, tak? Czy trójboistą, czy strongmanem. A to jest typ nerda, biznesmena, tak? Weźmy sobie Eda Mileta, weźmy sobie braci Fertitta, czyli tak naprawdę właścicieli UFC i tego wszystkiego, co do UFC się jakby zalicza, nie? To są ludzie, którzy rozumieją, że mózg to ciało, a ciało to mózg. Ja też staram się dokładnie to przekazywać. Baw się ruchem, baw się funkcjonowaniem i dawaj różne bodźce, a najlepiej, jak się uczysz ciągle nowych na przykład dyscyplin albo robisz rzeczy, które są nowe, to nasz mózg wtedy dostaje dwa bodźce. Po pierwsze, robi coś nowego, więc musi się mocno skupić i mocno pracować, a po drugie, robi to w ruchu, czyli w sytuacji, kiedy najbardziej lubi pracować. A jakbyś miał podać taką jedną radę, która wykracza poza te rady typowe dla dbania o zdrowie, jeżeli chodzi oczywiście o ten mózg jak żyletę. Spożywaj odpowiednią ilość kwasów omega-3 EPA i DHA z naciskiem na DHA, jeżeli chodzi o twój mózg. I ja uważam, że odpowiednia dawka w takim wypadku to jest przynajmniej 3 gramy kwasów EPA i DHA dziennie. Czyli co, łyżka tranu norweskiego dziennie i załatwiona sprawa? Nawet dwie, ale takiego solidnego, który tam naprawdę ma dużo tych EPA, DHA. Czyli takie 10-20 ml. Fajne są teraz standaryzacje, jeżeli chodzi o polskie produkty, więc można poszukać i znaleźć. Ja nie będę robił tutaj reklamy produktów, ale są produkty, które warto sobie wrzucić. Mają na przykład w jednej łyżeczce 5-mililitrowej 2,9 mg EPA DHA łącznie, więc wtedy mamy dwie łyżeczki dziennie i to nam załatwia sprawę. Ale tak, to jest turbo istotne i to jest jeden z najprostszych tipów, jaki można zaimplementować, jeżeli chodzi o zdrowie mózgu, wychodzących poza to, co możemy zrobić jakby jako my. Czyli dobrze trafiłem, że tran norweski jest najlepszą formą dostarczania sobie tych kwasów. Nie chciałbym uogólniać, że to będzie tran norweski, bo jakby mamy na przykład takie popularne apteczne trany norweskie, które mają na 200 mg EPA i DHA i nagle się okaże, że musisz wypić 10 łyżek, a nie jedną, ale tak, jakby dobre źródła kwasów omega-3, to tak bym to ujął. Jasne.
Chcecie teraz zapytać już o inny temat, a mianowicie o psychodietetykę, bo tak niejednokrotnie widzę w twoich social mediach, czy nawet na koszulce, że masz napis rusz dupę, po prostu. I teraz pytanie, bo myślę, że psychodietetyka jest taka, że się rozczula nad tymi pacjentami nieraz, może nie zawsze, ale takie rzeczy zauważam, więc jak ty ogólnie patrzysz na tą psychodietetykę, której tak jakby 10 lat temu tego nie było w ogóle? Uważam, że jest to rzecz, która jest bardzo potrzebna dla ludzi, którzy mają zaburzoną relację z żywieniem. Jest to konkretna grupa pacjentów. I uważam, że dla takich ludzi potrzebni są konkretni dietetycy, którzy robią konkretne rzeczy, zajmują się psychodietetyką. Na przykład Małgorzata Kędzierska, która jest rewelacyjnym psychodietetykiem, w ogóle jest rewelacyjną osobą, która naprawdę, od której bije empatia, a jednocześnie jest osobą, która spędziła pół życia i zagryzła zęby na sztandze i na treningu siłowym, więc jakby rozumie każdą sferę. A z drugiej strony są takie osoby jak ja, które mają bardzo mało empatii i mówią właśnie, dobra, stary, rusz dupę. Bo jeżeli ktoś na przykład bardzo mocno wiąże swój stan emocjonalny ze stanem swojej sylwetki, tak? I ja takiej osobie powiem, dobra, przestań marudzić i weź odpowiedzialność za swoje wybory i swoje ciało, bo to jest twoja wina, tak? I narzucę jej to dodatkowo na głowę, to mogę spowodować, że ta pacjentka naprawdę źle skończy, tak? Ja totalnie nie jestem osobą dla takiej pacjentki. Ja nie jestem dietetykiem prowadzącym dla takiego klienta. Ja też takim klientem nie chcę pracować i po prostu zawsze takiemu klientowi mówię, nie jestem dobrym wyborem, uda się tam i tam. Tak? Więc to jest bardzo potrzebna dziedzina. Jest duża ilość ludzi, którzy mają mocno zaburzone elementy psychosomatyczne skorelowane z tym, jak wyglądają i nie potrafią poradzić sobie z tym takim trochę kołem winy, czyli jakby źle się czuję z tym, że wyglądam jak wyglądam, ale mam ten element comfort foods, zajadam to, po czym czuję się jeszcze gorzej, bo wrzuciłem się w tą pętlę nałogu. Nie? Jedzenie, czy nadmierne jedzenie i comforting foods jest takim samym nałogiem jak alkohol, palenie papierosów czy używanie narkotyków, bo mamy bardzo podobny schemat uzależnienia, więc tacy ludzie są potrzebni. Natomiast mam problem z psychodietetyką, która stara się pewne rzeczy mocno wypłaszczać i utylizować ten element odpowiedzialności za swoje wybory. Tak? I mam problem z wmawianiem ludzi, że to nie jest jakby twoje wybory nie są twoją winą. Ty jesteś zaprogramowany na pewnego rodzaju wybory. Nie, to ty się zaprogramowałeś na pewnego rodzaju wybory. Tak? To ty zaprogramowałeś, że reagujesz jak reagujesz i robisz to, co robisz. Tak? I po prostu wynika to z tego, że robiłeś to codziennie i wpadłeś w tą spiralę budowania pewnego rodzaju uzależnienia. Tak? W tym wypadku od jedzenia i od dostarczania comforting foods i tak dalej, i tak dalej. Tak? I z tym mam problem. Duży. I tak jak na przykład z ruchem body positive, który bazowo miał pokazywać, że ten ruch wygłodzonych modelek z anoreksją i bulimią nie jest tym, do czego powinny aspirować młode kobiety. Co jest genialne, bo dokładnie do tego nie powinny aspirować. Tak jak mężczyźni nie powinni aspirować do gwiazd z ekranów kina, czy do kulturystów, czy do wymiataczy, bo mamy zupełnie inne style życia. Natomiast sytuacja, kiedy używamy ruchu body positive do tego, aby tłumaczyć doprowadzanie siebie do niezdrowej otyłości, nie mówię o nadwadze, tak? Tylko mówię o niezdrowej otyłości. I to nie niezdrowej na zasadzie, że ktoś wygląda niezdrowo, tylko to jest choroba metaboliczna. Tak? To jest realne zaburzenie, które jest klasyfikowane jako choroba i to jest realne zaburzenie, które zwiększa ryzyko twojej śmierci. Co ostatnio zresztą była bardzo świeży temat, gdzie jedna z propagatorek ruchu body positive zmarła w wieku 44 lat na choroby metaboliczne. A choroby metaboliczne to są choroby, do których my doprowadzamy sami przez nasze wybory żywieniowe. Oczywiście możemy mieć mniejsze lub większe predyspozycje do chorób metabolicznych, również obciążenia genetyczne, ale to jest spust, który ty pociągasz. Nikt inny ci tego nie wkłada do ust, nikt nie leje ci stopionego masła do buzi, tak? Więc z tym mam problem, jak najbardziej, ale uważam, że dobrzy psychodietetycy, tacy jak wcześniej wspomniana Gosia, są nam potrzebni, bo jest gro społeczeństwa, które potrzebuje popracować z kimś, kto jest empatyczny i poprzez cały proces tej terapii pozwoli ludziom zrozumieć, jak wygląda błędne koło tego, co robią, tak? A nie ktoś taki jak ja, cham, który wejdzie z buciorami i powie, stary, ogarnij dupę i bierz się za robotę, bo to nie jest typ osoby, która potrzebuje takiego gadania. I dlatego ja też mam tak zamknięte społeczeństwo,
bo ludzie, którzy próbowali dyskutować z nami, czyli z tym moim plemieniem, które inspiruje się tym, co ja robię, czy co mówię, zawsze dostawali bardzo kulturalną odpowiedź pod tytułem: posłuchaj, tutaj żyjemy tak, taką mamy filozofię, jeżeli ona ci nie odpowiada, to po prostu tu nie bądź. Tak? A nie na zasadzie: ty grubasko, weź się do roboty, bo ja na to nie pozwalam. Bo jeżeli ktoś ma problemy metaboliczne i chce coś z tym zrobić, ale nie potrafi sobie z tym poradzić, tak, to od tego jest psychodietetyk, żeby tobie pomógł. I ja bardzo ci dopinguję. Nieważne, co do tego doprowadziło, ważne jest to, że właśnie w tej chwili, podejmując decyzję, że musisz popracować z psychodietetykiem, wzięłaś odpowiedzialność i bierzesz się za robotę. Czyli inną definicję mojego ruszania dupy. W innej skali, z inną osobą, z innym procesem leczniczym. Tak? Ale nie chcę ludzi, którzy będą przychodzili i mówili: to nie jest moja wina, to jest wina tego, że ja mam takie geny. No nie, no to nie jest wina twoich genów. Bo wiemy, że jeżeli nawet masz większość genów odpowiedzialnych za otyłość, ale wyciągniemy cię ze środowiska obezitogennego, to nie będziesz miała otyłości, czy nie będziesz miał otyłości. Jeżeli w nim zostaniesz, to jak najbardziej i rozwiniesz ją szybciej niż inne osoby, które tego genu nie mają. Świetnie powiedziane. Zgadzam się w 100% i to jest dobra sprawa, że jeżeli ktoś pojawia się właśnie w tym rynku dietetycznym, to ma wybór i może dostosować podejście do swojego sposobu patrzenia na świat, do swoich przekonań i tak dalej. Naprawdę ma dużo tego wyboru w tych czasach. Z tym ruchem pozytyw zgadzam się też w 100%. Poszło to w złą stronę. I chciałbym cię teraz zapytać o grupę ludzi, którzy mają jednak takie podejście typowe róż dupę, a mianowicie o wymiataczy. Czy moglibyśmy teraz zrobić takie Pareto wymiataczy i czy w ogóle różniłoby się ono znacznie od tego Pareto, które wcześniej omówiliśmy? Wiesz, w ogóle jak wystartowałem z narzędziami wymiataczy, to większość ludzi nie skumała clue tego projektu. Clue tego projektu nie polega na tym, żeby pokazać ludziom, że wymiatacze robią jakieś rzeczy wybitne, tylko żeby pokazać ludziom, że bardzo często robią dokładnie te same rzeczy, do których my mamy dostęp, tak? Bo rzeczy, o których jakby my nie wiemy, to jest ten behind the scene i pewnie się nigdy nie dowiemy, dopóki nie będziemy jakby blisko tych osób. Ale z drugiej strony bardzo często jest tak, że ci ludzie są wymiataczami pomimo tego, co robią. Nie dzięki temu, co robią. Pomimo. I to jest clue. Pokazanie, że mamy szereg wymiataczy, którzy są wymiataczami, bo się nimi urodzili, dostali ten pierwiastek Boga, tak? I go wypracowali jeszcze swoją dyscypliną i ciężką pracą. Bo jeżeli ja patrzę na model żywieniowy LeBrona Jamesa i ja widzę, że on je 4000 kalorii, tak? Gdzie ja mam Marcina Zająca, który ma 1,73 m wzrostu i on je 6000 kalorii, to ja już wiem, że coś jest nie w porządku, tak? Wiesz, i nagle jak sobie patrzysz na badania naukowe, które donoszą, że 25% zawodników piłki nożnej na poziomie elitarnym, czyli na poziomie Ligi Mistrzów i najlepszych klubów w Europie, jest w głębokim deficycie energetycznym poniżej 30 kilokalorii na kilogram masy ciała, to ty tak siedzisz i mówisz: what the fuck? Ci ludzie mają wyniki pomimo tego, że są przewlekle niedożywieni i mają niedobory energetyczne, tak? A nie dzięki temu. Pytanie, co by było, gdyby ich z tego wyprowadzić? Jak wysoko mogliby jeszcze wejść, tak? Czy jeżeli monitoruję dietę Cristiano Ronaldo i widzę, że człowiek, który 80% swojego czasu spędza w przemianach mieszanych, a nie w tlenowych, unika węglowodanów, to też siedzisz i mówisz: to co by było, gdybyśmy poszli w wytyczne sportowe i dali mu 12 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, bo tyle on przepali, nie? Tak? Więc to jest clue. Clue narzędzi wymiataczy jest takie: ci ludzie są wymiataczami pomimo wielu głupich rzeczy, które robią. Nie dzięki temu, że kupują magiczne pałeczki, które sobie wsadzają w różne miejsca w swoim ciele, nie insynuując żadnych miejsc, i to im pomaga. Nie, nie. Oni większość tej rzeczy mają pomimo. Mają ten element, ja to nazywam pierwiastka Boga, dostali talent, który dodatkowo wykorzystali i mają to, co mają i to, co zbudowali. Tak? To jest przykład Lensa Armstronga i przykład dokumentu Icarus, gdzie osoba robiąca ten dokument przeszła przez cały protokół dopingowy Lensa Armstronga, ale nawet się nie zbliżyła do jego wyników.
Więc jak to mówimy z Pawłem Głuchowskim, Lance Armstrong nie byłby Lance'em Armstrongiem, gdyby nie urodził się Lance'em Armstrongiem, a nie dlatego, że bił sterydy, tak? Czy używał EPO. Oczywiście to mu pomogło być w 0,1% z 0,1%, tak? Czyli w tym top 3, gdzie faktycznie masz tą rywalizację o te milisekundy. Ale my, szarzy zajadacze chleba, nawet na ich protokołach nie mamy do nich podjazdu. Nie mamy, totalnie, tak? Tak samo z Jordanem, który potrafił wypić 6 browarów przed meczem, żeby zasnąć, bo mu lekarz powiedział, że piwo jest dobre na bezsenność. Tak? Albo grał w golfa przez całą noc do 8 rano, szedł zjadł hot dogi i poszedł grać mecz i rzucił 40 punktów. To się ma nijak do logiki i nauki, którą my znamy. Ma się nijak. Jordan urodził się Jordanem, Kobe urodził się Kobim, LeBron urodził się LeBronem. Dołożyli do tego ciężką pracę i wykorzystali pierwiastek Boga, który dostali w sobie. Tak? Więc to jest clue narzędzi wymiataczy. Clue nie jest pokazanie rutyn, które ty możesz, oczywiście po części jest, które możesz zaimplementować, ale to jest pokazanie, że Lewis Hamilton, który jest na diecie wegańskiej i na tej diecie wegańskiej musi pić tonę koktajli białkowych, które są wzbogacone leucyną, żeby dostarczyć niezbędną ilość aminokwasów do tego, aby utrzymać poziom masy beztłuszczowej na swoim poziomie, tak? Nie ma wyników dlatego, że jest na diecie wegańskiej. Prawdopodobnie pomimo tego, że jest na takiej diecie, ma takie wyniki, tak? Więc jest wiele takich elementów, które fajnie by było kiedyś skonfrontować i zobaczyć, tak? Ale to jest clue, że oni są wymiataczami pomimo pewnych rzeczy, które robią, które nie mają sensu. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci.